Drodzy internauci, znowu nie zdołaliście mnie zaskoczyć porażającym słówkiem. Dostałam sekundę. Dajcie mi sekundę, a napiszę, co to znaczy. Plus minus 26,8 do kwadratu plus 7. Dobrze. Sekunda. Z łacińskiego sekunda. Następna, najbliższa. Jednostka czasu, jednostka podstawowa. W większości układów jednostek miar. Na przykład SI, MKS, CGS. Obecnie oznacza S. W jasie takim kwadratowym 1. Niegdyś sekunda w takim kwadratowym nawiasie, oczywiście 2. Jest to czas równy 9192631770 okresom promieniowania odpowiadającego przejściu między dwoma poziomami F równa się 3. I oczywiście F równa się 4 struktury nadsubtelnej stanu podstawowego S do kwadratu 1 druga atomu. Proste, prawda? CS powyższa definicja odnosi się do tego atomu z cezjum. Znowu moje pismo. Może zacznę od drukowanych liter. Definicja ta, obowiązująca od 1967 roku, została ustalona przez 13. Generalną Konferencję Miar. Poprzednio sekundę definiowano jako 1,31 miliona miliarda, coś tam, koniec tego całego wyliczenia, to 47, część roku zwrotnikowego 1900. Proste. Ale za to 9. Generalna Konferencja Miar z 1960 roku, no, oczywiście 1,8640, to część doby od 1930. Myślę, że dokładnie wam wyjaśniłam, co to znaczy słówko sekunda.